Raz. Co? Witam serdecznie na konferencji prasowej. Może zaczniemy od Maćka Kociapy, bo on się troszeczkę śpieszy. Maćku, no chyba masz troszeczkę złe zdanie o tym meczu. Nie przegrałeś go wcale. Super występ. Faktycznie w ostatnim biegu czegoś zabrakło. Jak możesz skomentować cały mecz? Szkoda bardzo tego meczu. Kolejny mecz, gdzie punkty przegrywamy, także przyjechaliśmy tu pobalczyć, jak najlepszy wynik było nieźle. Później pogubiliśmy trochę punktów, no i w końcówce no już nie byliśmy tak szybcy jak gospodarze i to zawiesiło o tym, że niestety przegraliśmy. Wydawało się, że bardzo lubisz jazdę w Częstochowie, bo po pierwszych trzech biegach miałeś na koncie 8 punktów. No tak, było nieźle, no potem trochę pogubiliśmy się i tej szybkości troszeczkę zabrakło. Cały czas kombinowaliśmy, żeby jeszcze było szybciej, ale no niestety nie udało się, także tutaj koledzy byli szybcy, gratuluję im. Rzeszów pokazał po raz kolejny raz, że jest mocną drużyną. O co walczycie w tym sezonie? Czy o jakiś medal, czy... No co walczymy, to się okaże później. Na razie walczymy o każdy punkt meczowy i dzisiaj nam się to nie udało, chociaż no nie ukrywamy, że przyjechaliśmy walczyć tutaj o dwa meczowe punkty. Ale gospodarze byli lepsi. Gratulujemy im zwycięstwa. Pokazali po raz kolejny, że są bardzo silną i waleczną drużyną. Zresztą silną nie tylko u siebie, ale również na wyjazdach. Myślę, że udało nam się stworzyć ciekawe widowisko. Kibicom się podobało, także pewnie nie są zawiedzeni. Panie trenerze, mecz pokazał, że chyba Rafał Koniewski w tym pierwszym biegu mógł wystartować, bo robił bardzo fajne punkty, prawda? Znaczy... Pewnie gdybym mógł, to by wystartował, może tak powiem. Natomiast bardzo chciałem podziękować Rafałowi za to, że był dzisiaj z nami, że pomimo kontuzji, która jest bardzo dokuczliwa, pomógł już dzisiaj, zdobył cenne punkty. Dzięki temu byliśmy cały czas blisko, byliśmy w miejscu zwycięstwa. To chyba całej drużynie muszę podziękować, bo naprawdę odjechaliśmy fajne zawody. Riko troszeczkę się męczy. I dzisiaj jego punktów zabrakło, ale mam nadzieję, że w kolejnym spotkaniu będzie to lepiej. No właśnie, jak to się stało, że zawodnik, który 4 lata jeździ w Częstochowie, zdobywa na tym torze zaledwie 3 punkty? No taki jest ten sport po prostu. Historia jest bardzo wymagająca. Wszyscy zawodnicy jeżdżą szybko. Już drobne niedostatki sprzętowe powodują, że jest się... na końcu stawki, także mamy teraz chwilę przerwy, musimy wspólnie popracować i mamy nadzieję, że kolejny mecz będzie lepiej. Daniel, what can you say about your disposition? Great night for you. Yeah, I did well and the whole team did well and we won and we all were happy about it. So, it's been a good day. Jakieś pytania do Daniela? And what do you think about next match in Toruń? Great track. It's a big track. I've been there 2 or 3 times, and yeah, we won over Toruń here. No, sorry, in Toruń. Toruń, yeah. Tarno and Toruń, I get them confused. Toruń, it's going to be a tough one. I've seen the track on telly only. It's a big, nice track. Really, we should not think too much about it. We should go there with a good atmosphere and try our hardest. And after the meeting, we see how far it is. What do you think about track in Częstochowa? Do you like riding here? Yeah, it's a tough track. It's many different lines. And I think it's good for us in the team because it's, we got to race good to win. To take points here, and hopefully, it's always the same. But I mean, we need to ride good to win, and that's probably going to help us when we go away. Because we need, then we ride good all the time. Dlaczego tak rzadko wychodzi z nas po meczu? Daniel? Dlaczego tak rzadko wychodzi? Nie, wychodzi. Będzie chodził częściej. Mamy nadzieję. Przypilnuję go. Zastosujesz siłę tych zapobiegawczych. Jako gratulacje po wygranym meczu. Naprawdę znakomite zawody. Jak możesz skomentować dyspozycję swojego zespołu? Ja nie muszę skomentować dyspozycji zespołu, ponieważ zespół zwyciężył mimo tej stałej komentacji. Wszyscy pojechali fajnie, powalczył Józek, czyli Czaja. Wszyscy pojechali uważamy. Tak
tak, jak się tego od nich oczekuje. To najważniejsze, że dwa punkty są często pełne, tak, że to jest najważniejsze. Jarku pytał o Patryka Hulgarda. Nie boi się, że jesteś pod siadą postawą w tej chwili, po jego wzmożeniu. W razie kontuzji mamy problem w tej chwili. Może tak, ale ja nie myślę o tym, nie można zakładać na kontuzji, czy że nie będziemy tak, jak ja. Może z klubu nie wyjdę, powiem samochód w czasie. Może to już zostało. Nie, no wiadomo, że taka jest sytuacja, Patryk jest teraz w wyziądu, życzymy mu wszystkiego najlepszego, on jest nadal naszym zawodnikiem, ma kontakt w dni. Dostał jakieś pieniążki na przygotowanie do sezonu, teraz te pieniądze do nas wróciły, a wiadomo, jaka jest sytuacja w klubie. Każdy gość się liczy, każdą gotówkę oglądamy dwukrotnie, a ja chciałbym, żebyśmy cały sezon odjechali, żeby nie było czegoś takiego, że w pewnym momencie zabraknie funduszy. Także to też jest istotny aspekt, uważam, a żal by było cokolwiek tutaj knocić, bo to, co jest w tym sezonie Częstochowy, to jest fantastyczne. Niesamowita atmosfera w ekipie, podkreślam to naprawdę. Nikt nie narzeka na przygotowane nawierzchni, wręcz przeciwnie. To jest świetne do ścigania, to jest żurze, po co zabijać. Inni już tam sobie pozabijali, jak sobie, wiadomo, swoi zawodnicy walczą na własnym torze z utrzymaniem motocykla, no to jest spiruły. Nie, to nie jest spiruły. Spiruły jest u nas. Ale zdaję sobie sprawę, że w przypadku kontuzji jesteś naprawdę w ciężkiej sytuacji. Kogo tutaj? Zmina obywatelstwo wyskoczy z KSW, przyczpieni się jako nowy zawodnik, zagadzi się. W ten sposób? Nie, na przykład. Jarku, powiedz mi, czy nie drży ci serce, patrząc, jak bracia Łagodowie jadą pod bandą, bo ja po prostu nie mogę już wytrzymać. Ja nie mogę na nich patrzeć, że oni jadą, to jest po prostu niesamowite. Nie dość, że ja się przed meczem stresuję, jadę na lekach uspokajających, to jeszcze takie coś robią, ale są fantastyczni. Najlepszy transfer w ligi. Tak, i to są kolesie nie tylko fantastycznie mierzący, ale niesamowicie budują też klimat w zespole, żyją tym, co się dzieje, gdzie się cały ten dzisiaj robię, skakał, się cieszył. Takiego zespołu w Częstochowie potrzebujemy, potrzebowaliśmy i jesteśmy mega zadowoleni, bo to też takiego mamy. Ja jestem takim sobie dynkiem, nie jestem cieślakiem ani żadnym magiem, ale kilka lat pracuję z tym żużlu i powiem szczerze, że ja nie pamiętam takiego klimatu zespołu, jak w tej chwili. Wszyscy tworzymy jedność, naprawdę, wszyscy się dogadujemy. Na telefonach jesteśmy niesamowite. Przepraszam prezesu, że takie duże rachunki są na telefonu, ale muszę z nimi gadać, to są Szwedzi czy inni Rosjanie. Czy dzisiejszy mecz oznacza, że Artyom się przebudził? No dokładnie. On tam nie spał. Dużo rozmawialiśmy w Zielonej Górze na ostatnim meczu. Zastanawiał się, gdzie tkwi problem, czy on sam coś tam zawodzi, czy psychicznie i tak dalej. Wiadomo, że był jeszcze zdołowany po grach, się do olimpiady przywiózł. Ci ludzie poszli do remontu, do przeglądu, a przyszły w jakim stanie, to wszyscy widzieli. Jest młody chłopak, wszystkiego się uczy. To jest niesamowicie. Nie ma co ukrywać, że dzisiejsze punkty Artyoma nam bardzo pomogły w wyniku. Ale fantazja, cała drażuna do przegrania. Gość niesamowity. Niesamowity. To jest taki, powiedzmy, kolejny Justin już często chodzi, myślę. Żeby pomógł, powiedzmy, na jak na niego wpływa Grand Prix? W lesie nie wyszło? Czy taki to mógł na psychikę to leży? Zapytał go o to, żeby jakie leży. I tak mogę. Nie ma to śmiało pod podaszkami. To trzeba być w przyszłości. Po prostu odpuszcza taki schemat Grand Prix, sam pominął o tym. Wystarczająco się nadenerwował w leśnie podczas zawodu, potem w Zielonej Górze dużo o tym myślał. Skupia się teraz na swoich zawodach i na naszym drużynie, bo zależy na wodzie. Rozgranicza, tak, bardzo mądrze do tego podchodzi. Ja mam jeszcze pytanie, czy paradoksalnie taka dobra jazda wróciła do tu, może inspirować tego, że przyszło do swoich finansowych? Jeszcze czwarta. Finanse? Powiem Ci, jak wygram w Topka, to na pewno może 90% wygranej sumy w plus, bo to jest moje życie i kocham niesamowicie. A tak, tylko co przyszło na to w finansach, to powiedzmy sobie, stanę pod pojemnikę za 2 lata. Czyli życie Ci wygrane. Myślę na razie o tym, co jest po kolei. Teraz będziemy jechać do Zagórna. Myślę oczywiście o tym, także myślmy o tym, co jest... Oni się będą stresować. Mieliśmy być chłopcami. Tak, dokładnie. Niech się nas boją, bo uważam, że również pokazuje fajny, ciekawy żużel dla oka i dla kibica, dla widza. Grysza pierwszy raz w Zielonej Górze, 3 razy rekordowy. No, Grysza pierwszy raz widział w ogóle tak na oczy, nie? A jak pojechał. Jest gościu niesamowity. Tak, dziękuję Ci. Dzięki. Wszystkiego najlepszego z okazji wygrania meczu.